Pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando, określona dwoma bramkami, więc bardzo się cieszymy, że tak dobrze się zaprezentowaliśmy. W drugiej na początku mieliśmy swoje sytuacje, nie wykorzystaliśmy ich. Myślę, że to było kluczowe, że daliśmy jakby nadzieję Darłowi na to, że mogą coś tutaj jeszcze zdziałać i niepotrzebna nerwówka. Myślę, że jesteśmy na tyle klasowym zespołem, że nie powinno nam się to zdarzać. Całe szczęście strzeliliśmy trzecią bramkę i wywozimy komplet 3 punktów. Na pewno cieszy pierwsza połowa, którą kompletnie zdominowaliśmy. Graliśmy to, co sobie założyliśmy. Cały czas staramy się kontynuować naszą jakby tutaj filozofię. W tym meczu byliśmy troszkę skuteczniejsi niż w ostatnim meczu, stąd też te 3 bramki, aczkolwiek było więcej sytuacji, żeby wykorzystać i na pewno wynik podwyższyć. No cieszy zwycięstwo wyjazdowe. Na pewno mamy jeszcze trochę sporo pracy przed sobą, sporo spotkań do rozegrania, także myślę, że będziemy się jeszcze pokazywać z dobrej strony.